Spotkanie Jezusa. Dzień dobry. Troszkę głośniej mów, bo... Nazywam się Małgorzata Lorenz i jestem z Dębicy. We wczesnym dzieciństwie, kiedy byłam małą dziewczynką, byłam molestowana seksualnie przez długi czas. I po prostu to było takim głównym powodem później, jak po prostu potoczyło się moje życie. To spowodowało, że do mojego życia przyszedł wstyd, hańba, przyszło poniżenie, przyszedł wstyd, przyszło to, że jakby miałam żal do rodziców, że nie dopilnowali mnie. Przyszło to, że izolowałam się, stłumiłam trochę od ludzi. Jakby byłam taka zamknięta w tym. To również spowodowało, że przez ten pryzmat właśnie podejmowałam decyzje. Przez te właśnie chore rzeczy w moim życiu podejmowałam decyzje. Podjęłam nawet przez to taką decyzję mojego małżeństwa. Po prostu darzył mnie uczuciem taki chłopak, bardzo, bardzo fajny, wartościowy. I ja nie odpowiedziałam na to uczucie właśnie z powodu tego, że czułam się jego niegodna. I nawet mu nie powiedziałam, dlaczego po prostu rozrywam. Więc to miało naprawdę niesamowicie destrukcyjny wpływ na moje życie. Kiedy w ogóle to pragnęłam Boga, pragnęłam się Mu podobać. Kiedy w liceum przeczytałam Nowy Testament, to jak zobaczyłam, jak Jezus wszystko podnosi do poziomu serca, to trochę byłam przerażona i stwierdziłam, że ja po prostu nie dam rady nie myśleć źle. Ja nie dam rady mieć jakieś złe motywacje. Ja oczywiście chciałam tego, ale ja po prostu nie potrafiłam. Myśli same mi się wdzierały, Ja nie umiałam sobie z tym poradzić, To wtedy stwierdziłam, że skoro księża są naszymi duchowymi przewodnikami, więc wiedzą, co robią i pewno Jezus część odpowiedzialności na nich to będzie, nie? Na nich spadnie za nasze życie. I jakby jeszcze moja taka gorliwość zwiększyła się. Ja chodziłam na pierwsze pielgrzymki do Częstochowy, chodziłam na w każdy miesiąc na dróżki różańcowe do Zawady, chodziłam na wszystkie nowenny w środy, na pierwsze piątki. Bo tak mówili księża, że kto odprawi 9 pierwszych piątków, idzie do nieba. Tak? Ale po prostu cały czas, od tego wczesnego dzieciństwa, ja miałam wrażenie, że ja mam na czole napisane śmieć. I po prostu ja tak się zachowywałam. Ja po prostu się zachowałam jak śmieć. Jeśli jacyś ludzie w świecie poważani, na przykład nauczyciele, księża i jacyś inni, rozmawiali ze mną i chcieli, lubili ze mną rozmawiać, chwalili mnie, to ja po prostu chciałam jak najszybciej to skończyć. W ogóle najchętniej bym się wbiła w asfalt czy w parkiet. Zależy, gdzie to było, nie. I po prostu uciekłam, nie? I pewnego dnia do mojego życia, a jeszcze właśnie jak to było, wtedy jak zaczęło się właśnie to moje poszukiwanie, to ja zaczęłam jeszcze chodzić dodatkowo na odnowy Ducha Świętego do kościoła. I tam ksiądz powiedział, że tylko Bóg Ojciec może cię doprowadzić do ofiary Jezusa. I ja po prostu nie rozumiejąc dokładnie, co to znaczy, ja tak się zaczęłam modlić i mówiłam mu to ciągle, żebyś mnie doprowadził, tato, ojcze, mówiłam ojcze, do ofiary Jezusa. I pewnego razu, kiedy miałam wtedy rocznego syna, coś takiego, miałam rocznego syna i wtedy właśnie nakarmiłam go i położyłam się. I wtedy właśnie przyszła potężna moc do mojego, w sumie to jakby sparaliżowało mnie. Po prostu ta moc jakby tak zatoczyła w moim ciele. I ja wtedy wiedziałam, wszystko we mnie mówiło, ja po prostu na 100%, na 1000% wiedziałam, że po prostu przyszedł do mnie Jezus. Że On przyszedł. Ale to było tak czyste i tak cudowne i zgadniecie na pewno, co ja zrobiłam. Po prostu to
było czyste, cudowne, a ja widziałam po prostu u siebie brud. I wtedy żadne łańcuszki jakieś tam, koraliki, medaliki, w ogóle rudruszki, łańcuszki. Wtedy w ogóle to nie miało znaczenia. Wtedy w ogóle to było w ogóle nic nie warte, tak? Ja po prostu, on przyszedł i byłam tylko ja i on. Moje serce i jego serce. Mój brud i jego czystość, tak? Jego dobro. No i ja wtedy prawie płacząc powiedziałam mu: Jezu, znajdź kogoś innego, ja nie jestem godna, Ty znajdź kogoś innego. I po prostu prawie płacząc, ale kiedy tak powiedziałam, odeszło to wszystko. Bo po prostu podjęłam taką decyzję, a Bóg taki jest. Decyzja. I On po prostu się tego trzyma. No. Co się potem wydarzyło? Płakałam. Mówiłam, że ja Cię chcę. Ja Cię pragnę, Ty o tym dobrze wiesz, ale ja nie umiem, ja po prostu nie potrafię, ja nie wiem jak. Gdzie jest Bóg? Czego chce? Czy mnie kocha? Nie! A to, nie. Ty tak twierdzisz, kolego. Kocha mnie! I wtedy ja już od południa wiedziałam, że On będzie do mnie mówił, ale po prostu ja chciałam mieć taki ten czas, taki niezakłócony niczym. I wieczorem po prostu poszłam i to też, kiedy Maxa położyłam spać. Ja poszłam i po prostu on zaczął do mnie mówić i otworzyłam pismo i zaczęłam czytać, że jak Jezus umywał nogi uczniom i podszedł do Piotra, a Piotr mówi: o nie, nie, tylko nie, mnie nie będziesz umywał, Ty nie będziesz mi umywał nóg w ogóle, no. I ja wtedy po prostu zrozumiałam. Wtedy po prostu jeszcze nawet takie coś z góry, takie coś niesamowitego, takie jakby objawienie, takie olśnienie przyszło. W sensie ja już wiem. No i wtedy ja powiedziałam: Jezu, ja rozumiem już, jeśli ja nie przyjmę Ciebie, jeśli ja nie pozwolę Ci przyjść do mojego życia, to ja nigdy nie będę mieć społeczności z Tobą. I w ogóle tak On przyszedł do mojego życia. I ten napis, śmieć, od tamtej pory ja go już nie mam. Może jeszcze mam rzeczy nieprzepracowane, jestem w procesie, mam wiele rzeczy niezbudowanych jeszcze, ale ja po prostu mogę funkcjonować, ja po prostu nie korbię w głowie, ja po prostu nie przechodzę takich jakichś kadr w środku, męk, po prostu żyję i chce mi się żyć i w ogóle jestem mu niesamowicie wdzięczna i chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że to, co mówią księża, to jest ściema. Mój ksiądz mówił, że miłosierny jest Bóg, no i On wszystko wybaczy i Ty nie pójdziesz. I w ogóle, Gosia, Ty do piekła? Ale to miłosierdzie Bóg okazał właśnie wtedy na Golgocie. Wtedy właśnie okazał mi swoje miłosierdzie. Tak samo wtedy Wam okazał tam, wtedy, 2000 lat temu na Golgocie miłosierdzie i już nie będzie więcej tutaj nic Wam okazywał. Tylko to trzeba po prostu przyjąć do swojego życia. Jeśli nie przyjmujesz Chrystusa, zobacz, jak On był zbity, jak On był po prostu spluty, jak On był poniżony, jak On po prostu się dał skatować, jak On się dał ściąć w ogóle dla Ciebie. On po prostu Cię zdobył, On Cię wykupił z rąk diabła. Mnie po prostu zdobył, jak w ogóle jestem, w ogóle mi się w głowie nie mieści, jak mój ojciec Bóg, On chciał mnie po prostu zdobyć, On chciał z diabłem o mnie zawalczyć. On po prostu zawalczył o mnie, aż do krwi, aż do śmierci, tak? O Ciebie też zawalczył. I to dla Ciebie będzie po prostu nieistotne, jeśli tego nie przyjmiesz. Ja mam dzisiaj do Ciebie pytanie. Co zrobisz z Jezusem? Co zrobisz z Jezusem? I niech to pytanie po prostu się w Wasze ciało, w Wasze dusze, niech ono się jak po prostu wdziera i wkręca jak kornik w drzewo. Ja się modlę o to, abyście zasypiali z tym pytaniem i żebyście się budzili z tym pytaniem. Co zrobisz z Jezusem? A tyle. To tyle. To jest bardzo ważne. Ja się modlę, żeby ludzie nie mogli spać i jeść, którzy nie oddali życia Jezusowi. Niech ich to męczy notorycznie. Panie Boże, niech oni się męczą. Niech aniołowie w ogóle ich drapią w plecy i nie dają im spać przez 12 lat. Amen. Wiecie, o co tu kaman? Że trzeba te pytanie wziąć bardzo poważnie. Czy jest tak lepsze podejście do wszystkiego, słuchajcie,
Dlaczego? Bo religia nam zrobiła takie pranie bani. Pokazali nam wyświechtane slogany. Jedni mówią to, drudzy mówią coś innego, jedni mówią, że cię Bóg zabije, jak nie będziesz miał ilu piątków, dziewięć piątków. Ty. Ja różne rzeczy słyszałem, słuchajcie, ale z tymi piątkami to mnie dzisiaj Gosia rozwaliła normalnie, bo ja nie wiedziałem, że to tak można tymi piątkami temat załatwić. Soboty są jeszcze, człowieku, piątkownicy, sobotnicy, cholera, człowieku. A rzeczy są proste. Słowo Boże mówi, oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Jeszcze to reklamuje, jeszcze mówi, wybierz życie, że się nie pomylił jakiś człowieku cymbał. Na tej drodze głupi nie zbłądzi. Głupi nie zbłądzi na tej drodze. Natomiast ludzie swoją mądrością ludzką, swoim pseudointelektem próbują wszystko sprowadzić do takich rzeczy właśnie. Tutaj załatw to piątkiem, tam załatw sobotą, tam wodą święconą, człowieku, rozumiesz? Kurczę! Dobrze, że Jezus wraca, słuchajcie, to się skończy. Prosty akt wiary. Prosty akt wiary. Kto szuka, ten znajdzie. Ludzie do mnie mówią, ja tyle lat szukam, Jezusa nie znalazłem. Ja mówię, bo nie szukasz. Ja nie wiem, co ty robisz. Może ty rozkminiasz, ile to jest pierwiastek z Jezusa. Ja nie wiem, ile to jest pierwiastek z Jezusa. Wiem, że jak się szuka, to się znajduje. Jak się szuka, to się znajduje. Rozumiesz, o co chodzi? Jak się szuka, to się znajduje. Kto puka, temu otworzą. Czy jeszcze ktoś nie otworzył, to znaczy, że nie pukasz. Rozumiesz? To jest to. A ktoś mówi, nie, wystarczy, ja jestem w tym kraju, w tej religii, idę dalej, to samo będę robił, nie ma problemu. Nie, nie ma, właśnie jest problem, bardzo duży problem jest. Bardzo duży problem. W niebie się nikt nie będzie rozliczał hurtowo. Tam nie ma hurtu. Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie ma, że ci święty Piotr otworzy drzwi, mówi, proszę bardzo, który tutaj jest, mówi, tutaj, okej, nasi, nie. Osobiste szukanie i osobiste znalezienie. I to jest coś, czego ci nikt nie odbierze wtedy. Nikt ci tego nie odbierze, nikt na świecie, to jest twoje prywatne. Ci z was, co spotkaliście Jezusa, to wy wiecie, że spotkaliście Jezusa, który jest Bogiem twoim. Niebo i ziemia przeminą, a wiara twoja się nie skończy, amen? I czy ty będziesz tu, czy będziesz na drugim końcu świata, to ty będziesz chodził z tym Bogiem. Czy ty będziesz sam, czy ty będziesz w pięć osób, czy w milion osób, tak? Ty będziesz chodził z tym Bogiem, ty będziesz co rano wstawał i będziesz mówił, halleluja, Jezus żyje. Tak będziesz mówił.